0-0 z Górnikiem Łęczna i taki sam rezultat przeciwko Wiśle Kraków. Poznańska Lokomotywa w ostatnich tygodniach podróżuje przez ligowe boiska z nieco mniejszym impetem. Abstrahując od wyniku, mecz z Białą Gwiazdą mógł się kibicom podobać. Prowadzony był w dość szybkim tempie i szczególnie po przerwie nie zabrakło okazji do strzelenia gola. Łącznie Lechici uderzali na bramkę Łukasza Załuski 13 razy. Pod względem liczby strzałów był to drugi najlepszy ligowy mecz na wyjeździe w tym roku. Aktywniejszy w ofensywie Kolejusz był tylko w Gliwicach, kiedy to oddał aż 22 strzały. Trener jak przeanalizował tą pierwszą połowę, pomógł zawodnikom, udzielając im jeszcze konkretnych podpowiedzi, które można było dostrzec w czasie pierwszej połowy. Myślę, że z tego to też wynikało, ale też wynikało z tego, że przyjechaliśmy tu po 3 punkty. Bardzo chcieliśmy wygrać i zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej ten cel był taki sam. Osłabiony brakiem Dawida Kownackiego Lech nie dał rady pokonać w piątek bramkarza rywali. Po raz kolejny jednak w tym roku błyszczała formacja defensywna. Matusz Putnocki po raz 13 w tym sezonie ligowym zachował czyste konto. Tym samym, jak wyliczyła redakcja Gazety Wyborczej, Słowakowi udało się wyrównać klubowy rekord Kazimierza Sidorczuka z sezonu 1992-1993. A to nie koniec śrubowania tego wyniku. Do końca sezonu w Lotto Ekstraklasie pozostało do rozegrania jeszcze 10 kolejek. W momencie, kiedy nie tracimy bramek, rzeczywiście trudno jest mieć pretensje i czasami lepsze jest wrogiem dobrego, więc na pewno znajdziemy jakieś mankamenty, które można jeszcze poprawić, ale myślę, że nie są one aż tak istotne i tak kluczowe dla końcowego rezultatu, jakim jest nie stracenie bramki w kolejnym meczu i myślę, że to jest bardzo pozytywne. W najbliższym spotkaniu Kolejorza, rewanżowym starciu półfinałowym Pucharu Polski z Pogonią Szczecin, dostępu do bramki poznaniaków powinien strzec Jasmin Burić. Bośniak w tym sezonie 6 razy zachowywał czyste konto w lidze. 2 razy natomiast nie dał się pokonać w pucharze. Do niego należy też klubowy rekord sezonu we wszystkich meczach o stawkę. W 52 występach w sezonie 2015-2016 Jasiu unikał kapitulacji aż 20-krotnie. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.